Stare, zdezelowane samochody, które już nigdy nie pojawią się na drogach, mogą przynieść jeszcze radość i pomoc dla potrzebujących. W niedzielę na podszczecineckich polach SCS Klub zorganizował kolejną odsłonę Destruction Derby kryptonim Zbycho, podczas którego wraki przeżyły swoją drugą młodość. Na specjalnie przygotowanym torze pokazały drzemiące w nich możliwości. Znajdujemy się oczywiście w Omulnej już trzeci raz w tym sezonie. Zawodników już mamy ponad 20 zgłoszonych. Myślę, że tą 30 magiczną przekroczymy dzisiaj. Cieszy to, że jest coraz więcej aut jednak tylnonapędowych, tak więc jeszcze niektórzy potrafią je wyszukać i przerobić właśnie na takie potrzeby, aby tu jeszcze trochę się z nami dzisiaj pobawić. Warunki oczywiście idealne, pogoda nam sprzyja, ale najważniejsze jest ten szczytny cel, w którym dzisiaj się tutaj zebraliśmy, bo bawimy się, jeździmy, ale też pomagamy naszemu zaprzyjaźnionemu koledze, który od kilkunastu lat jest bezdomny i chcemy dla niego uzbierać na, powiedzmy, dach nad głową, czyli na przyczepę kempingową, którą mu chcemy ofiarować. Tak więc bawimy się, pomagamy, a myślę, że rozpoczniemy gdzieś koło godziny 11 briefingiem z zawodnikami, przejedziemy tor, pokażemy im, bo jest na nowo ukształtowany, z nową hopką, która jest dłuższa. No mam nadzieję, że więcej osób się na tą hopkę zdecyduje, bo jest naprawdę ciekawa i widowiskowa. Tak więc bawimy się, myślę, że do godziny 16 tutaj na pewno pojeździmy. SCS Klub pomaga Pani. Tak, to jest prawda. Ci ludzie zawsze są zgodni do tego, żeby pomóc wszystkim, nie? A dla mnie akurat nie. Bo naprawdę jestem człowiekiem, ale jestem taki, że to po prostu cenię, nie? A Pan też im pomaga? No długie lata. Od początku jak powstał klub. A jak to się stało, że Pan się związał z nimi? A to taki normalnie był prosty przypadek. Tak kiedyś poszedłem zobaczyć, jak sam sobie jeżdżą samochody. No i tak się zostało już przy tym. Jak Pan zareagował, jak się Pan dowiedział, że chcą Panu kupić przyczepę? No po prostu byłem zdziwiony. Byłem zdziwiony. Normalnie wie Pan co? Panie redaktorze, poszły mi łzy jak skurczyły. Siadłem i myślę, no, co się dzieje. Nie? Ale coś będzie, nie? Jest jakaś opatrzność i coś działa. Nie? A dziś Pan tutaj im znów kibicuje? No, przede wszystkim jestem chyba główną postacią tutaj, nie? Co tutaj się cała będzie się rozgrywała ta sytuacja, nie? Także to jest po prostu wszystko jakby to dla mnie wszystko, nie? No ale zobaczymy, będzie fajnie. Co takiego jest w wyścigu takich złomów? W sumie jadę tu jako pierwszy raz, także tak dokładnie nie wiem. Brat bardziej tak interesował, a mnie wziął jako pasażera, nie? Także będę jechał pierwszy raz i zobaczymy, jak to będzie. No ale to muszą być jakieś niesamowite emocje. No raz się przejechałem i serce bije normalnie, nie? Jest ta dralinka, nie? Ogólnie bardziej jeżdżę konno, także to mnie bardziej interesuje. A teraz nie ma sezonu na to się przesiedliśmy na to. Ale patrząc na tutaj na te szyby, na tą szczelność tego samochodu, to też niemal jak na koniu. No dokładnie. Ale nam się skończył płyn do spiskiwaczy, także nie wiem, jak daleko zajedziemy, czy będziemy widzieć coś. Co takiego jest w wyścigu takich starych samochodów? Co jest takiego? Wie Pan co? No nie wiem. Chyba odreagowanie na emocje i możliwość bezinteresownego uderzenia kolegi po prostu z obok. Bezkarnego? Bezkarnego, dokładnie tak właśnie. Bo tu wszystko wolno. Wszystko wolno, wie Pan, tutaj nie ma żadnych reguł, po prostu wszystko jest, znaczy, no pewne reguły są, zasady są jakieś, które są wytyczne po prostu przez organizatorów. Ważne, żeby się nikomu nie stała krzywda, bezpieczeństwo ponad wszystko, ale zabawa musi być po prostu. No i miejmy nadzieję, że będzie dużo po prostu kontaktowych stłuczek i będzie fajnie. A miał Pan stłuczkę gdzieś na drodze? Nie, jeszcze nigdy, ale miałem ostatnio, bo to jest nasz czwarty wyścig tą furą. Mieliśmy już tutaj do czynienia przez ostatnie trzy wyścigi, więc wiemy, czego można się spodziewać. No i czekamy na rezultaty.